Kto mi da 5 złotych? A to tak będzie działać, trzeba zapłacić. Co? Nie, bo potrzebuję, głodny jestem, nie wziąłem nic do portfela, chciałbym przejść. Nie, no serio, nie wziąłem portfela, mam 3 grosze. Znaczy, mam 3 grosze w portfelu. No mówię, ja bym ci dał, ale nie mam akurat 5 złotych. Mogę ci dać 2 złotych. No, może być, powiedzmy. Nie, żartuję. Ale widzisz? Dobrze, tu jest dobrze. Obronisz swoją tezę. Co? Nie, bo się nagrywa. Nie powiem kawału. Obronisz swoją tezę, bo jako chrześcijanin powinien dawać jałmużnę, więc dobrze. Dobra, daj im naklejkę. Dobra, dawajcie. Następni tam są. Tam są. Ej, pytanie? Tak. Czekaj, no, ja tu pytanie. Chodź tu. Jak myślicie, co jest pod ziemią? Złoto. Ja wiem, co jest pod ziemią. Słonie. Które podtrzymują się. To takie starożytne wierzenie, to się nie wiesz. Jądro, nie? Metal. O, ostatnio czytałam, że metal jest. Dobra. Dobra, czym jest dla was muzyka? O. No. Poprawia nastrój o wiele. Dokładnie, rozwincie. Moją połową życia. Ulubiona piosenka. Tak, dokładnie. Ulubiona piosenka. Nie mam. Dobra. No, jazda. Akcja. My love's going for... Rozruszajcie się! Dobra. My love's going for... Możecie też tańczyć, klaskać. Some say it's a blessing, some say it's a curse. Simply together, sunshine all day. Hey! Why you're me as long you are the same. My love is so peaceful. Dobrze. Yeah! Bye bye! No muszą być jakieś poświęcenia, nie? Racja. No. Proszę, dzięki. Idziecie teraz, czekacie pod pomnik na następną grupę, bo oni tam teraz są zajęci, więc poczekajcie tam, dobra? Okej. Okay. Dobra, następna grupa. Jakie tam mamy? Witajcie. Dobry. Jakie tam mamy pytania? Co jest jakie książki lubicie? Dlaczego? Harry Potter. Historyczna. Ej, dlaczego? Nowy film i czytam Harry Potter. Jakie odczucia przy czytaniu? To co? No. Czasami smutne, czasami nie. No ale no... Ulubiony, którą ostatnio czytałeś Harry Pottera? Harry Potter? Już nie pamiętam. Który to? A gdzie jest już? Nie pamiętam, którą mam na czytanie. Wiem, że drugi tam przyjął. Drugi, no to kamień filozoficzny. Ulubiona akcja z kamienia filozoficznego. Znaleźli ten kamień. No ale trochę trudno im było. No to ulubiona akcja z tego fragmentu. No fajnie. A nie, czekaj, to pierwszy. Dobra, to jak się nazywał profesor, który miał ten kamień filozoficzny? Skitrany. No, dawno czytałem. Dobra, to dlaczego historyczne? Dlatego, że opowiadają o ważnych dziejach, które się kiedyś działy. Te dzieje mają wpływ na to, co się teraz dzieje. No, a jak ważna jest historia w życiu ludzi? Bardzo. Dlaczego bardzo? Wszystko. Po co? Za chwilę. No. Wszystko to się... No zmieńcie! Dialog nawiążcie. Dlatego historia jest ważna. Dla ludzi, bo jeżeli coś się stało, to ma duży wpływ na to, co się dzieje teraz. No dobrze. I czekaj, co jeszcze? Jeszcze jakieś pytania? Jakieś filozoficzne? Co myślicie, jak spojrzycie na to drzewo? Że to już jest parę lat temu drzewo było wyrosłe. Za stare, mocne drzewo. Drzewo i wyrosło. No i co jeszcze? Ze starą. A co czuje to drzewo? Jak myślicie, co czuje to drzewo stojąc tutaj w tym kraju? Czuję, że jest wolny, że nikt go nie zetnie, bo to powinno być. To jest stare drzewo. Dlaczego? No ale mogło oglądać na przykład, jak inne drzewa to były ścinane. No. Może się bać. Zresztą brudanka, czemu nie zniknęła? Co? Jest w miarę ucieszona, ponieważ ptaki mieszkają w niej. Właśnie. Na przykład nie chciałoby na przykład w lesie sobie mieszkać. A ja wiem, że chciało. Dobra, daj im naklejkę. Dobra, macie.
nadchodzi dzień i słychać wciąż szum morza umierających jęk. To była walka na śmierć o biały honor i krew o białą dumę celtyckich bardzo nieprzyzwoicie. Zjadł mój posiłek. To wykluczone. Bardzo mi przykro. Inżynier mamon jestem. Bardzo mi przykro, Sidorowski. Zobacz, pan jest to piękny. Jak to piękny. Moja żona Krystyna. Mama nią jestem. Bardzo mi przykro. Cudownie tu jest, cudownie. Tak, 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 tak. Tak, cudownie. Dobra, koniec. Koniec już? Dobrze. Powinienem mnie pięknąć. Już. Koniec. Jest na taśmie? Jest. Zaraz. Żadny brak. Czuję się niedoceniony. Dobra, co będzie? O, ale mnie boli. Mnie boli, jest to cios. Czy się gra podobała? I oni się tak szybko uwinęli, słuchajcie, od 10 do 12 jesteśmy po prostu po grze. A było 7 zadań do zaliczenia i wcale nie łatwo. Także gratuluję uczestnikom. Za rok postaramy się o trudniejsze zadania. A proszę mi powiedzcie, które zadanie było dla was takie najbardziej atrakcyjne, które wam się najbardziej podobało? Ale zapraszam do mnie, zapraszam. Paweł, proszę bardzo, oddaję ci mikrofon na chwilę. No to fajnie bardzo. Potem mi się najbardziej podobało, jak rozmawiałem z koleżką o Bogu i tak dalej, bo on się tak pytał i te sprawy później poszliśmy do takich ale oni powiedzieli, że są normalnie bezdomni i tam im pytanie dajemy, tak co tam i tak dalej, nie? Tak jak było. A on to powiem bezdomny, jestem w cudzym mieszkaniu. My nie mieliśmy mieszkania, no to trudno. No i ten, a później właśnie jak śpiewać trzeba było jakieś takie castingiem, nie? Sobie śpiewałem taką piosenkę fajną. To napięła ją. Nie, 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 no, to trochę taka niecenzuralna. Thank you.
my face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon at time. You are not around, I'm slowly drifting. Can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon at time. You are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the